Panie trenerze, przed nami mecz z Łotwą, ale chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego spotkania z Włochami. Czy to był wymarzony debiut, czy trochę inaczej Pan sobie to wyobrażał? Na pewno wolałbym, żeby ten mecz przebiegał w dużo spokojniejszej atmosferze, żeby ten mecz był prosty, łatwy i przyjemny. Było zgoła odmiennie, niestety albo stety, bo już po takiej głębszej analizie wspólnie ze sztabem doszliśmy do takiego wniosku, że ten zespół też potrzebował takiego, że tak powiem, przełomowego starcia, gdzie nie wszystko idzie zgodnie ze scenariuszem, nie wszystko idzie tak, jak sobie wymarzymy. Większość meczu było mocno pod górkę, ale w tych najważniejszych momentach jako całość pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy to, że walczymy i ta nasza jakość gry, i to jest właśnie takie trochę paradoksalne, im dalej w las, im było trudniej, tym my jako zespół graliśmy lepiej. Także oczywiście z wyniku bardzo się cieszę, ale też z tego właśnie, że ten mecz można przekuć też na wiele sposób, na wiele pozytywów. Jutro reprezentacja pod Pana batutą zadebiutuje nie tylko na własnym parkiecie z Panem, ale również w Pana rodzinnym mieście. Czy to będzie miało znaczenie? Dla mnie najważniejszy jest sam mecz, żeby dobrze zakończyć tutaj eliminację, żeby dobrze zakończyć zgrupowanie, żeby nikomu się nic nie stało. Troszeczkę na drugi plan schodzi fakt, że gram w moim rodzinnym mieście, ale na pewno będzie to wyjątkowe przeżycie dla mnie, będzie wyjątkowa atmosfera, a o tym, co będą czuli moi rodzice, to nawet nie myślę. Jak wyglądały ostatnie dwa dni po powrocie z Włoch przed zakończeniem kwalifikacji? Głównie regeneracja. Trzeba pamiętać, że ci chłopacy mają za sobą już cały sezon i nie tylko zmagamy się z tym, że jest nowy trener, nowa jakaś myśl taktyczna, czy tam myśl szkoleniowa, ale przede wszystkim walczymy z ich zmęczeniem i z ich urazami. Także chciałbym, żebyśmy zakończyli zgrupowanie w takim składzie, jakim jesteśmy, żeby wszyscy byli zdrowi i w jednym kawałku wrócili do klubów. Przed Włochami skupialiście się na reprezentacji Włoch. Starczy Wam czasu, żeby się teraz przygotować dobrze do meczu z Łotwą? Poświęciliśmy troszeczkę czasu na Łotwę. Oczywiście przygotowania jeszcze się nie skończyły. Faktycznie musieliśmy ten mecz z Włochami mocno przeanalizować, szczególnie pod kątem obrony, bo tam naprawdę mało rzeczy było dobrych, ale powiedzmy do południa dzisiejszego dnia zamknęliśmy temat Włochów i przygotowujemy się pod Łotwę. Łotwa, jaki to zespół? Z jednej strony nie pokazali nic wielkiego w tych eliminacjach. Większość meczy, albo bodajże wszystkie, poprzegrywali nawet dwubramkową różnicą. Niemniej jednak my musimy się skupić bardziej na sobie i realizować to, co sobie założymy.